No, znaczy po prostu przychodzi, będzie tylko słychać. Będzie. Ale to już przestało. Gites, masz włączone? Teraz mi burczy. Jak Państwo słyszycie, właśnie zaczynamy głodówkę. To co ostatnie podrygi układu trawiennego. Ostatnio wszystko się nazywa detoks. Herbatki, kosmetyki, nawet utwory muzyczne mają tytuł detoks. Czym jest ten prawdziwy detoks? Moim zdaniem prawdziwy detoks to jest takie totalne oczyszczenie nie tylko organizmu, ale również swoich emocji, swojej podświadomości. To, co proponuje rynek, na pewno ma jakieś działanie podczyszczające, ale są to bardziej zabiegi, bardziej kosmetyczne dla organizmu. Mają działanie krótkotrwałe, człowiek na chwilę może poczuć się lepiej. Prawdziwy detoks daje długotrwały, widoczny efekt, poważną zmianę w życiu. Dlaczego? Żyjemy właśnie w czasach, kiedy nie mamy dostępu do zdrowej żywności, zdrowej, czystej wody. Żyjemy w pośpiechu. Wszyscy wiemy tak naprawdę, nie będę powtarzać, w jakich czasach żyjemy. I stres. I stres, który dodatkowo produkuje toksyny. Dlatego to się dzieje. Natomiast w czasach, kiedy nie było toksycznej żywności, nie było wielkiego stresu, tysiące lat temu, w każdym plemieniu na świecie, w każdej kulturze, w każdej religii był zalecany tak zwany post, czyli całkowita głodówka, co najmniej raz w roku. To jest jak wysypywanie kubła ze śmieciami ze swojego organizmu. Jeżeli pod zlewem zostawimy kubło ze śmieciami na rok, wiadomo, co tam się wydarzy. Podobne rzeczy dzieją się w naszym organizmie. Organizm nie ma siły później żyć, jest zatkany. A gdzie przeprowadziłaś swój pierwszy detoks, pamiętasz? Mój pierwszy detoks był w Niemczech z australijską terapeutką Neminat. Nie wiedziałam, na czym polegał? Nie wiedziałam, że jadę na głodówkę. Myślałam, że to są jakieś zajęcia właśnie oczyszczające, być może sposób myślenia, oczyszczające z negatywnych wzorców. Nie doczytałam. Okazało się na miejscu, że jest to głodówka. Więc oczywiście w pierwszej chwili stwierdziłam, że nie, no z czego ja się mam czyścić, że jestem czysta. Ale już stwierdziłam, że no skoro jestem, to wytrzymam, spróbuję. Dam radę. Tak. I już pierwszego dnia już wiedziałam, po co tam zostaję. Po detoksie poczułam się tak dobrze, jak nigdy w życiu. Dla osób, które rozważają taki detoks, ale jednak obawiają się przed podjęciem takiej decyzji, jaka jest zachęta, żeby można było podjąć dla siebie taką dobrą decyzję życia? Przede wszystkim zwykła wiedza. Wszyscy znamy powiedzenie umrzeć z głodu. Ale dlaczego w każdej religii jest zalecana właśnie głodówka. Tylko wtedy, kiedy nie dostarczamy posiłków, produktów spożywczych organizmowi, organizm przechodzi na tak zwane odżywianie endogenne, czyli organizm się odżywia, czerpie energię do życia, spalając wszystkie toksyny w naszym organizmie. W zeszłym roku, chyba w grudniu w zeszłym roku, 2016, japoński noblista otrzymał Nagrodę Nobla za zdefiniowanie zjawiska autofagii, której poświęcił chyba kilkanaście, czy nawet blisko 20 lat. Czyli właśnie to, o czym powiedziałaś, czyli o tym spalaniu dla tego odnawiania komórek organizmu, czyli takim właściwie sprzątaniu. Tak. Także tak naprawdę organizm się, nasze zdrowe komórki żywią się. Mamy energię do życia. Tylko wtedy narządy mają czas na to,
żeby się zregenerować, odpocząć i oczyścić. W ciągu czasu, kiedy jemy, cały czas nasz układ trawienny, wszystkie narządy pracują pełną parą. Mhm. Nie mają czasu na to, żeby zrobić oddech. I to jest czas, kiedy organizm jest w stanie się nie tylko oczyścić, ale i zregenerować. Czyli taki nasz wewnętrzny recycling? Tak. I badania kliniczne potwierdzają, że narządy wewnętrzne po takim oczyszczaniu odmładzają się o 3-4 lata. I to jest nasza naturalna funkcja, to nie jest żaden wynalazek, to jest naturalna funkcja naszego organizmu. Czyli nie powinniśmy patrzeć na detoks przez pryzmat produktów, które mają taką metkę z tym słowem modnym, na sam detoks jako na modę, bo sam detoks jest nam potrzebny dla organizmu, żeby po prostu raz na wiosnę w roku posprzątać. Tak. Co jest wręcz niezbędne. No to wyobraźmy sobie, że zdecydowałam się na detoks, jadę na 6 dni, wyobrażam sobie, że ledwo przeżyję. Czego można się spodziewać u Ciebie na detoksie? Nie jest lekko. Mm. Aczkolwiek są osoby, które przechodzą taki detoks tak zwanym krokiem baletnicy. Mm. Czują się świetnie, fantastycznie, czyszczą się tak skutecznie jak reszta grupy, ale w ogóle nie mają żadnego problemu z niczym. Przychodzi na detoksie oczywiście kryzys, który jest bardzo ważnym momentem, bo to jest przełom kwasiczny. Tylko wtedy organizm jest w stanie uwolnić z siebie, wyrzucić z siebie na zewnątrz martwe tkanki, które gdzieś tam utknęły. Mm-hmm. I to jest taki trudniejszy moment. Też czyścimy oczywiście wątrobę, w której jest bardzo dużo złogów cholesterolowo-wapniowych, mm-hmm. Złogów glutenu pomieszanego ze starą żółcią, którą normalnie organizm powinien wyrzucić na zewnątrz, a ona jest sklejona przez gluten, a gluten się przykleja w kanalikach, zakleja nam kanaliki wątrobowe. Czyli blokuje jej pracę. Blokuje totalnie jej pracę, blokuje mhm. oczyszczanie krwi i wszystko, co się z tym wiąże. 3 dni są poświęcone na czyszczenie wątroby. Wtedy też uwalniają się wszystkie trudne emocje, które nosiliśmy w sobie przez całe życie. Na taki detoks przyjeżdżają osoby, które chcą przygotować się może do zajścia w ciążę, czy osoby, które gdzieś tam czują się źle, mają jakieś podejrzenia, że mogą nosić w sobie początek jakiejś choroby. Jaką korzyść czerpią z tego detoksu? Nie chodzi tylko o choroby. Tak. Część osób ma problemy zdrowotne albo zaczyna obserwować, że coś jest nie tak. Mhm. Część osób po prostu generalnie czuje się wypalona. Mhm. Część osób szuka mocnego motywatora do zmiany sposobu życia. Już jest świadomy i wie, że musi coś zmienić, mhm. ale nie ma siły, nie ma motywacji. Każdy ma troszeczkę inny powód, mm-hmm. natomiast praca jest wspólna, ponieważ na takim detoksie usuwamy przyczyny ich samopoczucia, przyczyny chorób, które zaczynają się pojawiać. Czy braku siły. Czy braku siły, mm-hmm. przyczyny braku siły. To w detoksie jest bezcenne, że usuwa się przyczyny. Wyrywamy chwast z korzeniem. Na przykład? Czasem, jeżeli historia jest jakaś przewlekła, mhm. to trzeba zrobić kilka takich oczyszczeń, ale już po pierwszym jest milowy krok do całkowitego dobrego samopoczucia, do powrotu do bardzo dobrego samopoczucia. Chociażby alergie czy RZS, o którym rozmawiałyśmy tak, wcześniej. Tak, bardzo często dostaję informację zwrotną, że minęły bezpowrotnie jakieś alergie. Że reumatoidalne zapalenie stawów znikło. Nadciśnienie wyregulowało się. Czy na przykład przychodzą nam bóle. Tak. Chociażby bóle zapalenia zatok. Tak. Czyli nic, tylko się czyścić. Nic, tylko się czyścić. Jaka jest
Twoja rada dla tych osób, żeby sobie poradziły z tym, że są troszeczkę traktowane jak odmieńcy? Siła tego postanowienia, ponieważ na takim detoksie każdy przez parę dni widzi na własne oczy, co sobie czasem wyhodował w swoim organizmie, ile kilogramów toksyn miał w swoim organizmie. Sadełka? I tak, no toksyny odkładają się też w sadełku, ale we wszystkich narządach, w skórze, w mózgu, więc samopoczucie po takim detoksie jest tak mocne i świadomość jest tak wysoka, że nie ma wielkich trudności z utrzymaniem tak zwanego postanowienia, bo to bardziej nie jest postanowienie już dla tych ludzi, tylko wybór. Oni wiedzą, że już nie chcą tak żyć jak wcześniej, bo widzą, jaki był przykry efekt tego sposobu życia. Także nie ma jakiejś wielkiej trudności. Moja rada jest po prostu robić swoje, a rodzina po jakimś czasie, bo ja, to są doświadczenia moich detoksowiczów, z którymi mam kontakt, zaczyna się sama podpytywać, a co tam robisz na tym talerzu, a czemu nie jesz czegoś tam, na przykład pszenicy, tak, glutenu. Ludzie dookoła zaczynają widzieć, że ta osoba naprawdę inaczej wygląda, inaczej promienieje. Się czuje, promienieje, jest spokojniejsza, mocniejsza, ma silniejszą odporność i zaczynają jednak podpytywać. Na początku są uśmieszki, podśmiewania, ale po jakimś czasie te same osoby zaczynają już podpytywać, bo same widzą, że warto coś jednak zmienić i zaczynają pomalutko nawet zmieniać coś. Możesz powiedzieć jeden dzień, jak wygląda taki detoks? Pobudka jest dosyć wcześnie rano, między 6 a 7 rano detoksowicze już są na nogach. O 10 godzinie zaczynamy zajęcia. Wcześniej wszyscy mają swoje zajęcia w pokojach, robią kąpiel wewnętrzną. Mamy zajęcia fizyczne, ale nie jakieś bardzo wyczerpujące. To są elementy jogi, gimnastyki tybetańskiej, gimnastyki japońskiej, które mają na celu przede wszystkim doenergetyzowanie wszystkich narządów wewnętrznych, bo one mają bardzo dużo pracy do wykonania. Czyli takie pobudzenie. Tak. Mamy obowiązkowe, dosyć szybkie spacery, żeby dostarczyć sobie dużą dawkę tlenu do organizmu, który również ma bardzo silne właściwości oczyszczające. Mamy sporo technik oddechowych, które dotleniają organizm w tych miejscach, do których na co dzień praktycznie tlen nie dociera, bo bardzo słabo oddychamy, nieświadomie oddychamy, a czasami w ogóle nie oddychamy, bo jesteśmy w stresie. Mamy oczywiście pracę z podświadomością, z negatywnymi wzorcami czy z emocjami, z uwalnianiem się od tych emocji. Mamy dużo zajęć relaksacyjnych, bo tylko wtedy, kiedy organizm jest w stanie głębokiego odprężenia, nasze narządy zaczynają się naprawiać. I również leczy się cały system nerwowy, co jest oczywiście dla nas bezcenne. Mamy oczywiście te 3 dni czyszczenia wątroby. Grupa ma dla siebie jedynie 2 godziny przerwy w ciągu dnia. Czyli na takim detoksie nie jemy? Tak, tylko wtedy, kiedy całkowicie przestajemy jeść. Pijemy wodę? Pijemy wodę. Coś jeszcze? Organizm przechodzi na to odżywienie endogenne. Pijemy wodę, pijemy mieszankę ziół, która pochodzi z Nowej Zelandii, specjalnie przygotowana na taki detoks. I tylko na detoksie pod kontrolą można te zioła podawać. Bierzemy, jeszcze te zioła, co jest ważne, przyspieszają oczyszczanie komórkowe 10-krotnie. Czyli organizm jest oczyszczony jak po 60 dniach niejedzenia zwykłej głodówki. Mamy również drugą pastę. Pasta jest ajurwedyjska, przygotowywana przez mnichów w Indiach przez kilka miesięcy. To jest ta, którą widziałam, że wygląda jak takie zielone powidło? Tak, wygląda jak dżem śliwkowy. I ta pasta podnosi nam witalność podczas tego detoksu.
Również zalecza wszelkie stany zapalne, które są w organizmie, o których nawet nie mamy pojęcia, że się wytworzyły. I bardzo delikatnie, pomału zaczyna odklejać stare złogi, które wrosły w tkankę, które są częścią naszego organizmu. Więc bardzo delikatnie to jest usuwane. To nie jest wcale takie łatwe zadanie. Jeśli ktoś się decyduje, to jednak przyjmuje, że to jest dla niego wyzwanie. Tak, to jest wyzwanie. To nie jest głodówka, którą można sobie przeprowadzić samemu w domu. To gdzie to się dzieje? Należy wyjechać w miejsce, które jest daleko od rodziny, od miejsca pracy, tak żeby móc się skupić tylko i wyłącznie na sobie. Prowadzimy takie detoksy w Szczyrku, w bardzo ładnym hotelu, ponieważ trzeba mieć przynajmniej ładne otoczenie, czując się tak sobie, mieć ładną saunę, ładny pokój, ładny widok z okna, co jest bardzo ważne na takim wyjeździe, gdzie nie ma jak gdyby innych przyjemności. Czyli z daleka od domu. Z daleka, tak. Trzeba być pod opieką 24 godziny na dobę. Pierwsze spotkanie z grupą ma lekarz, który robi wywiad dla mnie. Każdy pracuje jak gdyby w swoim ogródku, w ciszy. Ja jestem zawsze pod ręką. Czyli tu nie chodzi tylko o zdrowie, tak, i o czystość organów, ale też o to, że możemy poprawić nasze relacje z mężem, z mamą, z teściową, być bardziej cierpliwym dla dzieci, lepszym szefem w pracy. Tak, trudno mieć dobre relacje z otoczeniem, jeżeli człowiek się czuje źle, albo ma mnóstwo właśnie negatywnych emocji w sobie. Albo jest niecierpliwy. Zebranych od dziecka. To nie znaczy, że my jesteśmy źli. Tyle rzeczy po drodze każdy z nas przeżywa i tłumi to w sobie, że w pewnym momencie już jak gdyby brakuje miejsca na dobrą energię pomiędzy ludźmi. Jeżeli się tego bagażu z siebie pozbędziemy, przychodzi taka ulga, że automatycznie relacje się poprawiają. Mamy większy dystans do siebie, większy dystans do świata. Ja to nazywam prawdziwą wolnością, bo wolność zabierają nam właśnie trudne emocje i negatywne wzorce, które w sobie nosimy od dziecka tak naprawdę. Jak tak mówisz, to wyobrażam sobie, że człowiek jest jak taki balon i ma taki kosz i w środku ma nawrzucane różnych rzeczy, taki balast z dzieciństwa, emocje, złe doświadczenia, stres, toksyny, i detoks mógłby być takim wyrzuceniem tego całego balastu i uwolnieniem tego balonu, żeby móc lecieć? Tak, dokładnie tak jest. Tylko w ciągu jednego detoksu nie wyczyścimy całego życia. Ale jest tak duża praca wykonana, że po powrocie do domu każdy czuje spektakularną zmianę w swoim życiu. Czyli nie tak łatwo osoba, która wraca z detoksu i widzi opór wśród domowników, albo nawet, tak jak powiedziałaś, może trochę uśmieszki, albo nawet docinki, da sobie odebrać tę radość, którą czuje po tym uwolnieniu tego kolorowego balonu, którym się stał. Tak? No, jednak to odzyskanie wolności jest w tym momencie bezcenne. Thank you.